Państwa na krótkiej konferencji prasowej zorganizowanej w związku z trwającą kampanią wyborczą poprzedzającą wybory parlamentarne 25 października. Serdecznie witam zaproszonych gości. Witam burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskiego. Witam pana Jana Krajewskiego, szefa struktur lokalnych PSL-u. Witam pana Jana Chmurę, byłego długoletniego wójta gminy Brzostek. Nie jest tajemnicą, że w najbliższych wyborach ubiegam się o stanowisko posła, ubiegam się o mandat poselski. Startuję jako kandydat bezpartyjny z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. W dniu wczorajszym odbyło się losowanie jednolitych numerów list wyborczych. W jego wyniku moje nazwisko znajdzie się na liście numer 5 pod pozycją 18. Dlaczego zdecydowałem się startować w wyborach do Sejmu? Od dawna mówi się, że w polskiej polityce potrzebna jest zmiana pokoleniowa, potrzebna jest świeża krew, potrzebni są młodzi, energiczni ludzie, którzy nową falą wejdą do struktur państwowych, którzy wniosą nową jakość. To pokolenie ludzi nieskażonych tą polityką partyjną, polityką wzajemnych konfliktów chciałbym w Sejmie reprezentować. Przede wszystkim jednak uważam, że nasza gmina, powiat, region zasługują na zdecydowanych w działaniu młodych, energicznych ludzi, którzy będą reprezentować nas na szczeblu centralnym. Bez ludzi, którzy będą twardo stawać w obronie interesu Podkarpacia, interesu gminy Brzostek, interesu powiatu dębickiego, ciężko nam mówić o jakimkolwiek rozwoju. Szanowni Państwo, nasz region boryka się z wieloma problemami. Ciągle mamy problem z wysokim bezrobociem, niskimi płacami. Swoje problemy mają rolnicy. Mamy ogromne problemy, ogromne zaległości, jeżeli chodzi o stan infrastruktury drogowej. Tymi wszystkimi problemami chciałbym zająć się w Sejmie i uważam, że program mój, program komitetu, z którego startuję, stanowi odpowiedź na te wszystkie trudności. Teraz poproszę o zabranie głosu zaproszonych gości, następnie przedstawię krótko swój program, program komitetu, następnie odpowiem na pytania mediów. Proszę bardzo. Proszę Państwa, tak jest chyba wszędzie, że każdy burmistrz, czy wójt małego miasteczka, czy małej gminy marzy o takiej sytuacji, żeby był z jego gminy kandydat na posła i żeby ten mandat poselski mógł powalczyć. I tak samo jest i w moim przypadku. Bardzo się cieszę z tego powodu, że mamy kandydata na terenie naszej gminy, że mamy kogoś, kto potrafi wziąć na siebie ciężar prowadzenia kampanii wyborczej i walki o ten mandat poselski. I pan przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Wójcik w mojej osobie ma takie wsparcie. Jest to w interesie naszej gminy, abyśmy mieli swojego reprezentanta w Warszawie i chyba nie muszę Państwu tłumaczyć, jak wiele to dla nas znaczy, bo to przede wszystkim informacje, które stamtąd będą do nas płynąć, pozwolą nam lepiej pozycjonować się względem różnego rodzaju inicjatyw i projektów. Także wsparcie moje jako burmistrza Brzostku pan przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Wójcik ma, tym bardziej, że współpracujemy od pewnego czasu razem wspólnie. Udaje nam się wiele rzeczy robić i ja wiem jedno, że my dzisiaj tutaj w Brzostku do tej walki o mandat poselski wysyłamy naprawdę najlepszą szablę, jaką mamy. Człowieka młodego, już z doświadczeniem samorządowym i kandydata, który jest naszą odpowiedzią na oczekiwania wyborców, a wszyscy w tej chwili czujemy i mówimy o tym, że szykuje się ogromna zmiana pokoleniowa w Polsce i to w Polsce i samorządowej i w Polsce parlamentarnej. I w osobie pana Daniela Wójcika, osoby kompetentnej, przygotowanej, merytorycznej, gotowej do tego, żeby takie wyzwania podjąć, kładziemy ogromne nadzieje na to, że zdobycie tego mandatu poselskiego się uda. Panie Przewodniczący Danielu, z mojej strony wsparcie i wierzę w to, że to się po prostu musi udać. Dziękuję Panie Burmistrzu za te ciepłe słowa. Szanowni Państwo, wieś powinna mieć swoją reprezentację w Sejmie, ponieważ interesy wsi obecnie są słabo reprezentowane przez obecną koalicję, a zwłaszcza Polskie Stronnictwo Ludowe, które odeszło od swoich zasad wspierania wsi. Dlatego potrzebna jest odnowa. Nowych ludzi trzeba w Polskim Stronnictwie Ludowym, a zwłaszcza młodych, ponieważ starsi już się
do tego czasu nie sprawdzili. Dlatego mamy tutaj młodego człowieka, Daniela, który wie, co by zrobić dla wsi. Człowiek młody, to się liczy. Inaczej myśli niż to starsze pokolenie, bo ja już do starszych się też zaliczam. Także trzeba postawić na młodych. W Polsce jest dobry klimat na zmianę. I tu ta zmiana musi nastąpić w Polskim Stronnictwie Ludowym. Dlatego zachęcam Państwa, abyście oddali głosy na ludzi młodych. Tutaj na sąsiada pana Daniela Wójcika. Jeszcze jedna sprawa. Trzeba głosować na swoich ludzi, z naszego terenu. Bo wiadomo, jeżeli będzie poseł z innego terenu, z innej gminy, czy z innego powiatu, to wiadomo, że będzie dbał o tamte interesy. Bo taka jest natura ludzka, że jeżeli ktoś jest z danej miejscowości, to powinien dbać o te interesy swoje i całej gminy. Dlatego proszę, żeby 25 października Państwo zagłosowali na Polskie Stronnictwo Ludowe, a zwłaszcza na pana Daniela Wójcika, ponieważ młodość to przyszłość Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Pozwólcie teraz Państwo, że pokrótce przybliżę najważniejsze punkty mojego programu wyborczego, programu, z którym idziemy z całym komitetem. Pokrótce je omówię, następnie odpowiem na pytania mediów. Podniesienie płacy minimalnej do 1900 zł, a docelowo do minimum 50% średniej krajowej. Myślę, że w tym punkcie niewiele jest do tłumaczenia. Niskie płace powodują problemy finansowe wielu mieszkańców naszego regionu, wielu mieszkańców naszej gminy. Wielu z nich szuka tej pracy poza granicami kraju i podniesienie płacy minimalnej do tego poziomu minimum 50% średniej krajowej pozwoliłoby na rozwiązanie wielu z problemów finansowych tych osób. Przejęcie odpowiedzialności za szkody łowieckie przez państwo. Jak wiemy, szkody łowieckie, szkody wyrządzane przez dziko żyjącą zwierzynę, szczególnie przez dziki, w ostatnim czasie stają się zmorą naszych rolników. Naprawdę te szkody przyjmują coraz większy wymiar i myślę, że państwo, jestem przekonany, że państwo jako właściciel zwierzyny żyjącej w stanie dzikim, w lesie, powinno przejąć pełną odpowiedzialność za te szkody, również odpowiedzialność odszkodowawczą. Tworzenie wiejskich stref ekonomicznych i wsparcie grup producenckich. To jeden z, myślę, najważniejszych punktów całego programu. Jest to szansa na rozwój przedsiębiorczości drobnej, większej. Szansa także na rozwiązanie trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się rozdrobnione gospodarstwa rolne na Podkarpaciu. Wiadomo, że w grupie producenckiej, zawsze w większej grupie łatwiej jest przebić się na rynku, który jest teraz niezwykle konkurencyjny. Kolejny punkt programu to utrzymanie i poprawa funkcjonowania systemu wsparcia wsi opartego o KRUS i o Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Te dwie instytucje, jak również inne instytucje, inne agencje rządowe, agencje Ministerstwa Rolnictwa stanowią taki filar, na którym oparte jest całe wsparcie polskiej wsi, wsparcie jej rozwoju, a także stanowią oparcie dla tych wszystkich rolników w małych gospodarstwach, stanowią po prostu zabezpieczenie socjalne. Zwiększenie udziału budżetu centralnego w programach budowy, przebudowy i remontów dróg lokalnych. No, zły stan infrastruktury drogowej to jest bariera, to jest jedna z głównych barier rozwoju obszaru naszej gminy, obszaru Podkarpacia, obszaru powiatu dębickiego. W swoim programie proponujemy, by całość wpływów z podatku CIT, czyli podatku od dochodowego od osób prawnych, przekazać do samorządów właśnie w celu wsparcia programów remontu, przebudowy, budowy nowych dróg gminnych. Powiem tylko, że w 2014 ta kwota podatku CIT wyniosła 29 miliardów złotych w skali kraju. Są to niebotyczne pieniądze, które na pewno sytuację w dużym stopniu w samorządach, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, by poprawiły.
Zostając przy temacie dróg, sprawa nasza lokalna. Palącym problemem Brzostku jest brak obwodnicy lub innego rozwiązania drogowego, które odciążyłoby drogę krajową numer 73. No. Wszyscy wiemy, wszyscy mieszkańcy Brzostku, wszyscy, którzy przejeżdżają przez Brzostek, wszyscy mieszkańcy gminy, użytkownicy drogi wiedzą, jak wygląda sytuacja na drodze krajowej numer 73. Ruch o natężeniu w skali 9 tysięcy pojazdów na dobę, po pierwsze, powoduje paraliż komunikacyjny miasta, stawia kolejną barierę w jego rozwoju, a po drugie po prostu jest uciążliwy dla mieszkańców i stwarza, niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Deklaruję, że niezależnie od wyniku wyborów ta sprawa jest jednym z priorytetów, którym chciałbym się w swojej dalszej pracy zająć i korzystając z okazji apeluję do wszystkich kandydatów, niezależnie od partii czy komitetu, z którego startują, o zajęcie się tą sprawą. Stańmy ponad podziałami w tej sprawie. Jeżeli ubiegamy się o głosy mieszkańców Brzostku, mieszkańców gminy Brzostek, to spróbujmy ten palący problem, tą sprawę, na której naprawdę wszystkim Brzostku zależy, wspólnie rozwiązać. Apel swój kieruję w szczególności do obecnych parlamentarzystów. A do wszystkich Państwa zwracam się z prośbą o poparcie mojej kandydatury, o oddanie swojego głosu na Daniela Wójcika 25 października w wyborach parlamentarnych. Miejsce numer 18, lista numer 5, Polskie Stronnictwo Ludowe. Postaram się nie zawieść Państwa zaufania. Dziękuję i czekam na pytania mediów. Ja mam pytanie odnośnie tych wiejskich stref ekonomicznych. Jak Pan kandydat widzi tu konkretne rozwiązania w naszym terenie? Konkretne rozwiązania na naszym terenie. My już rozpoczęliśmy konkretne działania. Klub Radnych Samorząd dla Mieszkańców, którego jestem członkiem, wystąpił z wnioskiem do burmistrza w celu przygotowania terenów pod powstanie takiej wiejskiej strefy ekonomicznej, strefy aktywności gospodarczej na terenie gminy Brzostek. Pan burmistrz z aprobatą odniósł się do tego pomysłu i wiem, że trwają już prace w celu znalezienia tych terenów. Taka wiejska strefa ekonomiczna jest szansą dla rozwoju przedsiębiorczości. Nie ukrywam, że zależałoby nam, żeby te przedsiębiorstwa, które tu powstaną, były głównie przedsiębiorstwami przetwórstwa rolnego, co pomogłoby znaleźć rynek zbytu dla produktów, na przykład owoców miękkich, jak maliny czy truskawki, które mogą być z powodzeniem produkowane przez grupę producencką, którą też chcielibyśmy na naszym terenie stworzyć, żeby skonsolidować tą produkcję rolną z naszych małych, rozdrobnionych gospodarstw. A czy łączyłoby się to ze zwiększeniem na przykład liczby miejsc pracy? Tak, oczywiście. Te mamy nadzieję, że jeżeli te przedsiębiorstwa, te zakłady przetwórcze wszelkiego innego rodzaju zakłady powstałyby w strefie, którą chcemy utworzyć, to znaleźliby tam przede wszystkim zatrudnienie mieszkańcy naszej gminy. Ja mam takie pytanie odnośnie obwodnicy. Ostatnio pojawiło się pismo odnośnie tego, że obwodnica nie powstanie wcześniej jak w 2028 roku bodajże. Czy tutaj są realne te szanse, żeby ona powstała wcześniej, jak realne są te zapewnienia i kiedy ona mogłaby powstać? Oczywiście do tego, żeby obwodnica w Brzostku powstała, czy jakiekolwiek inne rozwiązanie komunikacyjne, bo na przykład mówi się ostatnio o stworzeniu projektu drogi, która łączyłaby autostradę w Tarnowie z Jasłem. Ta droga w znaczący sposób na pewno odciążyłaby ruch tranzytowy przez Brzostek, kierując go właśnie na inną ścieżkę, nie przebiegałaby przez teren Brzostku. Na pewno trzeba do tego woli politycznej i niezależnie od tego, jak obecne plany rządowe są ułożone, to trzeba prowadzić ten nacisk, bo bez tego nie ruszymy ani krok do przodu. To ja mam jeszcze pytanie odnośnie tych szkód łowieckich. Czy pomysł właśnie obciążenia państwa odpowiedzialnością za szkody czynione przez dziką zwierzynę, czy to wychodzi ze środowiska rolniczego bardziej, czy ze środowiska myśliwych? Myślę, że oba te środowiska są zgodne w tym temacie. Kółka łowieckie, które do tej pory wypłacały te odszkodowania, no, można powiedzieć, że nędzne, ale wiązało się to z niskim budżetem, jakimi koła łowieckie dysponują, a rolnicy też no, chcieliby, żeby te odszkodowania, które otrzymują, były realne w stosunku do poniesionych strat. Do tej pory tak nie było i myślę, że państwo jest najlepszym gwarantem tego, że te odszkodowania
będą na godziwym poziomie. Ja tutaj mam jeszcze pytanie odnośnie tej płacy minimalnej. Usłyszałem ostatnio w mediach, że Platforma i PiS zapowiadają, że w przeciągu 4 lat ta pensja wzrośnie do 2000 zł, już od 2016 roku mamy mieć tę pensję powyżej 1800 zł, pan proponuje 1900 zł, czy to jest maksimum tego, co Polska może osiągnąć w najbliższych latach? 1900 zł to jest na pierwszy rzut, że tak powiem. Docelowo chcemy, żeby ta płaca utrzymywała się, tak jak są zalecenia Komisji Europejskiej, na poziomie minimum 50% średniej krajowej, która w tym momencie wynosi ponad 4000 zł. Do tego oczywiście musimy dochodzić stopniowo, żeby nie zachwiać raz budżetem państwa, dwa budżetami przedsiębiorstw, które będą musiały w swoich właśnie budżetach znaleźć środki na zapewnienie wzrostu tych płac. Do tego trzeba dochodzić stopniowo, ale docelowo chcielibyśmy, żeby było to właśnie to minimum 50% średniej krajowej, a ta średnia z roku na rok wraz z wzrostem gospodarczym się podnosi, automatycznie rosłaby też płaca minimalna. A czy pan kandydat planuje jakieś konkretne rozwiązania odnośnie poprawy bazy edukacyjnej, w ogóle rozwoju edukacji na tym terenie? No bo jednak jesteśmy tak w porównaniu z innymi województwami, ale zwłaszcza nasza gmina, to jesteśmy daleko w tyle. Zadbanie o bazę edukacyjną leży w gestii Urzędu Gminy, w gestii budżetu gminy. Oczywiście powinny zostać uruchomione dodatkowe środki rządowe czy dodatkowe środki unijne, chociażby na termomodernizację. Te środki częściowo są w regionalnym programie operacyjnym. Na przykład będziemy się starać, tutaj już mówię jako samorządowiec, jako przewodniczący Rady Miejskiej wspólnie z burmistrzem, o środki między innymi na remont starej szkoły w Brzostku i adaptację jej na przedszkole z prawdziwego zdarzenia, którego na terenie gminy nam brakuje. Oczywiście stoję na stanowisku, że te programy wspierania poprawy infrastruktury szkolnej powinny przez rząd być kontynuowane. No ale co, tak, infrastruktura to swoją drogą, ale chodzi mi na przykład o wyposażenie w pomocy dydaktyczne, tak żebyśmy nie byli tak w epoce średniowiecza w porównaniu z Krakowem na przykład czy z Rzeszowem. No mamy z tym problem, mamy ograniczone budżetowe środki, jeżeli chodzi o budżet gminy, ale myślę, bo gros tych środków jest przeznaczane też na utrzymanie infrastruktury drogowej, brakuje później w innych dziedzinach. Myślę, że przekazanie podatku CIT i wsparcie tych programów drogowych uwolniłoby dodatkowe środki, które można by na inne działy w budżetach gminy przeznaczyć. Ja mam takie jeszcze jedno pytanie. Jest pan najmłodszym kandydatem PSL-u z Podkarpacia. Czy nie boi się pan, że zostanie to w pewnym sensie wykorzystane przeciwko panu, że konkurencja wypomni panu brak doświadczenia bądź też młody wiek? No, z tymi zarzutami spotykam się już nie pierwszy raz. Uśmiecham się, bo przypominam sobie, jak w 2010 roku wszyscy twierdzili, że jestem zbyt młody, żeby zostać radnym miejskim. 4 lata później, kiedy odbywały się wybory na przewodniczącego Rady Miejskiej, którym ostatecznie zostałem, też te zarzuty były mi wyciągane. No, myślę, że nie ma co kontestować tutaj zapisów artykułów, przepisów ustaw i konstytucji, które wyraźnie mówią, jaki wiek odpowiedni jest, żeby objąć stanowisko chociażby posła. Jest to wiek 21 lat, ja dobiegam już 26, chociaż już w tym wieku to może za dużo powiedziane. Uważam, że wiek nie ma tutaj nic do rzeczy. Jestem obecny w życiu społecznym już od wielu lat, już w czasach liceum angażowałem się w działalność społeczną, potroszę polityczną. W samorządzie obecny jestem, tak jak już wspominałem, od 5 lat. Staram się aktywnie uczestniczyć, a w historii naszego parlamentaryzmu można odnaleźć wielu młodszych posłów, którzy już w wieku właśnie 21-22 lat obejmowali tą funkcję i wcale nie radzili sobie gorzej niż ich starsi koledzy, którzy może czasem są już zmęczeni tą pracą parlamentarną i brak im trochę tej energii. A czy kierunek studiów, jaki pan wybrał, czy to było właśnie już pod kątem przyszłej kariery politycznej, czy po prostu, czy to był przypadek, a teraz wykorzystuje pan wiedzę nabytą na studiach?
Znaczy nie myślałem wtedy, nawet nie wyobrażałem sobie, że kiedykolwiek będę kandydatem do Sejmu. Było to raczej pod kątem znalezienia pracy. Praca w administracji publicznej, bo kierunek administracja kończyłem, jest w miarę stabilną i pod tym kątem, ale na pewno wiedza zdobyta na studiach pomaga mi, szczególnie wiedza z zakresu prawa samorządowego. Na pewno pomaga mi w pełnieniu i funkcji radnego, przewodniczącego rady i w bieżących pracach. Tutaj Pan w swoim programie wspominał o budowie obwodnicy w Brzosku, także o tworzeniu wiejskich stref ekonomicznych, a także ogólnie poprawie infrastruktury. A czy ma Pan jakieś konkretne propozycje odnośnie tego, co w Brzosku Pan chce realizować? W której dziedzinie, bo to jest bardzo... Konkretne rozwiązanie, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jeżeli chodzi o edukację. Te konkretne rozwiązania my już będąc w samorządzie realizujemy. Ja jako poseł chciałbym je wspierać, chciałbym szukać środków w Warszawie, szukać nowych możliwości pozyskania właśnie pieniędzy na realizację tych rozwiązań. Nie chciałbym tutaj wchodzić w buty burmistrza, który decyduje i planuje wspólnie z Radą Miejską o tym, jak te rozwiązania będą wyglądać. Zadaniem posła jest znaleźć te środki, wspierać te przedsięwzięcia i pomagać w ich realizacji. Znaczy nie ukrywam, jestem w ścisłej współpracy jako przewodniczący rady z burmistrzem Brzostku, panem Wojciechem, który zresztą tutaj jest i któremu dziękuję za obecność i za wsparcie mnie w dzisiejszej konferencji, jak i potroszę w całej kampanii wyborczej. Realizujemy projekty drogowe na terenie całej gminy. Mamy też pomysł na to, jak rozbudować sieć drogową na terenie miasta Brzostek. Konkretnie jest to trzy drogi. Jedna miałaby łączyć drogę powiatową biegnącą w kierunku na wsia z drogą krajową numer 73. Drugie rozwiązanie to droga również od na wsia łącząca centrum Brzostku, alternatywna dla tej drogi powiatowej z na wsia właśnie. Myślę, że jeżeli pan burmistrz zlecił już wykonanie projektów tych dróg, jeżeli projekty będą gotowe, to zadaniem posła, przyszłego posła, być może to o tym zadecydują oczywiście wyborcy 25 października, będzie wspieranie tych inicjatyw, jak i wszelkich innych, które pojawią się tutaj na terenie gminy, czy powiatu dębickiego, czy całego regionu, bo poseł reprezentuje nie tylko gminę, nie tylko powiat, ale i cały okręg wyborczy, a jest to, przypomnę, 11 powiatów. Jeżeli mogę tutaj coś dołożyć jeszcze, to tu właśnie o to chodzi, żeby ta Polska lokalna miała swoich przedstawicieli tam w Warszawie, ponieważ ja mam takie wrażenie od pewnego czasu, że wszystko idzie w kierunku wspierania dużych ośrodków miejskich i dużych aglomeracji. Jeżeli dzisiaj przyjrzymy się na programy unijne, to właśnie tak jest i zapomina się o tej Polsce lokalnej, o tych małych gminach, a oczekujemy właśnie od posłów tego, żeby tam w Warszawie wspierali te rozwiązania, które służyć będą właśnie tym małym gminom. I tutaj właśnie w osobie pana przewodniczącego i kandydata Daniela Wójcika liczymy na to, że to będzie taka właśnie osoba w Warszawie, która tam będzie wspierać takie rozwiązania, które będą pozytywne i będą się dobrze odbijać tutaj na tych terenach gminnych, na tej polskiej prowincji. I też korzystając z okazji, że jestem przy głosie, chciałbym powiedzieć jedną rzecz i zwrócić się do mieszkańców gminy, abyśmy wszystkim kandydatom, którzy się będą pojawiać i będą zabiegać o głosy, zadawali pytania i pytali konkretnie o to, co chcą zrobić dla Polski lokalnej. Żeby to nie było tak, że głosuje się na posła, on tylko przyjeżdża i tutaj jest. On musi z siebie wydusić po prostu to, co chce dla tego środowiska zrobić. A potem musi się zmierzyć z tym, że musi tą relację z tej swojej działalności zdać. Dlatego proszę mieszkańców o to, aby pytali kandydatów na posłów o to, co chcą zrobić, a tych, którzy już posłami byli, żeby zapytali o to, co zrobili. Bo to jest naprawdę ważne, żebyśmy ten pełny obraz tej działalności mieli. To ja jeszcze mam właśnie nawet odnośnie tego, co pan burmistrz powiedział, pytanie. Czy pan, gdyby został posłem, czy może nam tu się zadeklarować, że ściągnie jakieś środki, żeby rozwinąć naszą gminę pod względem turystycznym? Bo jednak walory są, tylko są niewykorzystane. Jeżeli... A bez pieniędzy tego nie zrobi. To jest pytanie do pana kandydata, czy do mnie? Bo... Ściągnąć środki. No, oczywiście z wnioskami o te środki musi występować gmina, bo to inwestycje będą realizowane na terenie gminy, a zadaniem posła, tak jak już mówiłem, jest podpowiedzieć, gdzie tych środków można szukać.
oczywiście uczestniczyć aktywnie w negocjacjach na temat dotyczących właśnie pozyskania tych środków, podpowiadać, przywozić. No, pieniędzy w walizce to nie już te czasy, kiedy pojedzie się do Warszawy i przywozimy pieniądze w walizce, jeszcze najlepiej w gotówce. Ale deklaruję ze swojej strony, że wszelkie pomysły, jakie padną, czy ze strony burmistrza, czy Rady Miejskiej, czy środowisk tutaj brzosteckich, które oczywiście będą realne i będą miały realny wpływ na rozwój naszej gminy pod różnymi kątami, pod kątem infrastrukturalnym, turystycznym. Mamy odpowiednie warunki do tego, żeby tą turystykę, chociażby turystykę rowerową, kajakową u nas rozwijać. Leżymy przecież, nasza gmina leży w Dolinie Wisłoki, która jest atrakcyjną rzeką pod tym względem. Myślę, że nie tylko naszej gminie taka pomoc, takie środki by się przydały, bo jeżeli chce się w dzisiejszych czasach realizować naprawdę poważne przedsięwzięcia związane z turystyką, to musi mieć to charakter sieciowy i my mamy tutaj możliwości współpracy zarówno z gminą Brzyska, chociaż to inny powiat, z gminą sąsiednią Jodłowa, chociażby właśnie jeżeli chodzi o te ścieżki rowerowe i środki do pozyskania na cele, takie właśnie cele rozwoju turystyki rowerowej, kajakowej, konnej są w regionalnym programie operacyjnym, są w innych programach i oczywiście deklaruję, że gdyby tak zdecydowali mieszkańcy, no oczywiście nadzieję, bo gdybym nie miał nadziei, to nie wybierałbym się w ogóle do tych wyborów, że jeżeli tak zdecydują mieszkańcy i obejmę mandat poselski, to wszelkie działania w tej kwestii będę wspierał. Dzisiaj ma miejsce inauguracja pana kampanii wyborczej. Ja chciałem się zapytać, jaki ma pan plan na dalszą część kampanii? Czy ma pan zamiar spotykać się z mieszkańcami Brzostku i innych gmin, z których pan kandyduje? Ja z tymi mieszkańcami spotykam się cały czas w swojej pracy samorządowej. To nie jest tak, że aktywność polityczna ogranicza się, aktywność polityczna, społeczna ogranicza się tylko do kampanii wyborczej, bo byłoby to nawet niezdrowe, że raz na 4 lata tylko spotyka się z ludźmi, a później zapomina się o nich, zapomina się o ich problemach. Ja zawsze, odkąd objąłem funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej, uczestniczę praktycznie we wszystkich zebraniach wiejskich na terenie naszej gminy. Bywam też na uroczystościach, dożynkach, na terenie całego praktycznie powiatu. Tam spotykam się z ludźmi, wysłuchuję ich problemów, staram się podpowiedzieć, jeżeli jest to możliwe. Pełnię też dyżur w ramach swojej pracy jako przewodniczący raz w tygodniu, we wtorek. Każdy z mieszkańców, jeżeli ma do mnie sprawę, pytanie, czy chciałby uzyskać jakąś pomoc, podpowiedź, może się ze mną spotkać. A co do kampanii wyborczej, no mamy już pewne sztampowe pomysły na to, jak kampanię prowadzić. Oczywiście ta kampania wizerunkowa, jak widać za moimi plecami, też będzie prowadzona. Będą banery, będą ulotki, w których będzie można znaleźć informacje na mój temat, na mój pomysł, na gminę Brzostek, na powiat dębicki, na region, ogólnie na politykę krajową. Myślę, że będę widoczny. Jestem też widoczny oczywiście w mediach społecznościowych. Staram się wykorzystywać portale społecznościowe do tego, żeby to swoje przesłanie, swój program wyborczy, swoje pomysły również tą drogą docierały do mieszkańców. Jeżeli jeszcze mogę dodać, bo rozumiem, że już chyba więcej pytań od Państwa nie będzie, to tak a propos tego pewnego zarzutu, który się od pewnego czasu pojawia, wychodzi z różnych środowisk odnośnie wieku kandydata. Chciałem Państwu powiedzieć, że jak wspomnę sobie jakiekolwiek wydarzenia historyczne, to zawsze ten, który przychodził nowy, to był zawsze młody, on nie miał doświadczenia. Tak było z Kennedym, tak było nawet z Gorbaczowem. Także, proszę Państwa, to jest taki etatowy, pusty, prosty zarzut, który po prostu się wyciąga. No jeżeli się nie ma nic innego na kandydata, no to my się mówi, że jest za młody i że jest niedoświadczony. Natomiast tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział i kandydat na posła, był za młody, żeby być po raz pierwszy wybrany do Rady Miejskiej, był za młody, żeby być przewodniczącym do Rady Miejskiej i tak dalej, i tak dalej. To jest, proszę Państwa, jedna wielka bzdura. Tak po prostu jest, przychodzi zmiana pokoleniowa i z tą zmianą pokoleniową trzeba się po prostu zgodzić. Przychodzi nowa krew, nowe rozwiązania, świeże rozwiązania i to napędza i to rozwija społeczeństwo, w naszym przypadku samorządy i mam nadzieję, że tak będzie z polityką. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję Państwu i jeszcze raz zapraszam wszystkich do udziału w wyborach 25 października. Jeżeli taka jest Państwa wola, to poprzyjcie moją kandydaturę. Dziękuję.